Ale faktycznie, stoimy wyżej i dużo więcej wież widać, nie? Ikra. No. W ogóle muszę pochwalić twoją łajbę, że ona taka właśnie fajna jest dla wędkarzy. Wiesz, jak nawet tutaj chcesz pospinningować, zatrzymujesz się, zobacz ile masz miejsca, żeby się w 6 osób bez problemu może byłoby. Tak, no też ja zwykle tam do 5 osób zabieram więcej, nie? No bo żeby jakiś komfort. Co? Hej, dlatego trzeba mieć okulary i coś na głowę. Opowiadaj, jak to jest ciągnąć balona, bo ja nie pamiętam. No co ci mam powiedzieć? No fajnie walczy. Małe, bo małe, ale fajnie walczące. Chociaż chyba ta nie całkiem taka mała, ale idzie. Także fajne uczucie. Jedno słowo. Nic dodać, nic zrobić. Ładnie, zobacz, napięta. No i nie całkiem taka mała. Tamta była mniejsza, ta jest dużo większa. Co no proszę, panie, druga ryba. Nieważne jak się zaczyna, ważne jak facet kończy, tak? Tak jest. No poproszę tą 90. I tak samo jak Jarkowi, tylko chyba ja mam nawet lepiej. Jarek, bo zobacz, ogonek mi się teraz zabijał. Obważałem. Ale płytko, dobrze, że Kamila jednostka jest taka dzielna, no i pływa nawet na takiej płytkiej wodzie. Aż nie wierzę, że on chce wpłynąć na tą płyciznę. Pokażę wam taki fajny patencik, zobaczcie, wiaderko z dziurką małą. Ja cię kręcę. No takie oto pożegnanie z beloną. Zaliczona, bo pysku trzyma. No no zaliczona, ale znowu mała. No, pan belon. O! O muszka, o no, no widzisz. A Roman same ciśnie duże. A ja! Okej, okay, podsumowanie tego sezonu 2020. Jakie blaszki? Roman, zaczynam od ciebie. Jeżeli chodzi o trolling, to głównie Ukla, Jacksonowska i Kaczmarek. Tego typu dwie blachy. Jeżeli chodzi o plaże, ale w trollingu też, to słynny bodzias. Tego na tą przynętę wyciągał sporo rybek w tym roku. Także. A dzisiaj, która ci się sprawdziła? Dzisiaj chodził Kaczmarek i Ukla. Aha. Andrzej, co to masz? To samo, co poprzednio, czyli Ukla, Kaczmarek, trollingu. Aha, rzutek. I tu masz... Proszę bardzo, rzutówka. Takie coś. No i to jest... Sprawdziłby się tak naprawdę. I jeszcze jedna blacha, którą ja ci zarąbałem, to była ta? Nie. Nie, to była ta. Nie, to był Jackson tak. Chyba, że zeszło z nim. To jest ten? Tak, to zeszło z nim cała ta folia. Ona była obklejona taką folią. Bo Andrzej łowił, w końcu mówię mu, kurde, wziąłem, odpiłem mu tą blachę, mówię, nie ma bata, bo ja na zero byłem, do kiedy? Do południa, nie, do drugiej. No, do 14. Ja cię kręcę, od 8. Od 8, słuchajcie, do 14. Miałeś mieć nową ksywę, Mister Zero. Mister Zero. Nie, ale dobrze, teraz jak tu sobie zerkniemy... Dobrze skończyłeś. Tak. Jarek? U mnie Kaczmarek, a druga blacha nie mam już teraz, to jest Jacksonowski śledź, też chyba za 7 zł. Nie, to? Nie, 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 nie
też 28 gram Jacksonik, też się sprawdzało zawsze. Ja już mam chyba trzeci sezon. Jakoś nie urwała się jeszcze, a zawsze się sprawdza. Ja mam też taką mocno zardzewiałą, ale słuchajcie, jakby wziąć pod uwagę sam trolling, to na trolling takie blachy typu Jackson najtańsze mogą być? No, oczywiście. Ukla 3 jest rewelacyjna uważam w trollingu. Jacksona to jest... To jest sprawdza się od paru lat od blacha, która robi robotę. Aha. Sprawdza się na każdy trop. Dobra, a bodziasy w trollingu? W tym roku były parę rybek na bodziasa, ale głównie to na otwartym morzu, nie na zatoce. Ale więcej jednak na kaczmarka było i na ukle. Mhm. Bodzias chyba za bardzo szybko tonie. Bodzias jest głęboko schodzący i akurat, ale były. Były w każdym bądź razie. Lepiej się sprawdzał bezpośrednio w rzutach z plaży, nie? Aha. Niż w trollingu. No i ostatnie słowo należy do Szybra. Jakie blachy? No. Jeszcze ewentualnie fajna blaszka była. Swoje złowiła już, no widać jaka pordzewiała. To jest ten Abugabi. Nie, to jest tak, to jest taki sam, ale to jest Spinex Trout. Aha. Trout Spinex, ona ma co prawda 22 gramy, ale rzut w to było super. Zanim jeszcze weszły ryby, kaczmarkę właśnie to już mówi generalnie na to. Mhm. Ona po dwóch sezonach to dosłownie można złamać, tak rdzewieje. Położysz ty. No. Okej, okay, jak byście panowie podsumowali ten sezon? Udany, nieudany, co z tą Belloną jest? Z roku na rok coraz gorzej? Roman, co ja tak się uśmiechasz. Co ja mogę powiedzieć? W tym roku w ogóle jest sezon bardzo dziwny, bo Bellona, nie wiem, przyszła albo wcześniej, albo no w sumie nie późno, ale znacznie wcześniej przyszła. Jest to wszystko takie przez... Już koniec kwietnia była Bellona, bo na przykład w porcie na spławik pierwszą Bellona wyciągłem. Chyba był to 26 kwiecień, czy jakoś tak, nie pamiętam dokładnie. I Bellona już w porcie była. Na plaży nie była, a ona w porcie już była. I na zatoce meldowali, że też się pokazuje już Bellona w siatkach. Ja 27 kwietnia z Mirkiem już było dużo brań. No właśnie, no ale co, brak zimy tak to spowodował? Było, ten rzepak już wcześniej zaczął kwitnąć, już rzepak zaczął przeważnie koło 10, a to już początek maja, koniec kwietnia, oni tam w takich zacienionych, zacieplonych miejscach już był. A było, woda chłodna była w sumie i to chyba się przedłużyło ten sezon belonowy, dlatego że co, dzisiaj mamy którego już? 5 czerwca, tak? Czwarty czerwiec. Czyli ponad miesiąc już belona gryzie i dopiero teraz pojawiły się pierwsze takie belony, które widać, że chyba ten już czas im lecz jest i krew pokazują, bo do tej pory jak się łapało te belonki, panowie jeszcze mlecze były nierozwinięte, wszystko było takie jeszcze w oczekiwaniu. Także ja jestem chyba 7 czy 8 raz na belonie w tym roku i pierwszy raz mam dzisiaj takie, że widać, że to rzeczywiście jest ten, widać gonady pracują tych rybek. Czy jest szansa złowić belonę lipiec-sierpień? Czy w ogóle jest szansa inaczej? Spytamy się Szypra. Czy jest szansa wynająć łajbę, Kamil, w lipcu-sierpniu na belonę? Jak to wygląda? No u mnie akurat słabo wygląda. Mam powiedzmy inne zajęcie latem, także lipiec-sierpień odpada. Szansa jakaś jest na pewno nie taka jak teraz. No, myślę, że sztuka, dwie sztuki, no coś by się udało złowić. Na pełnym morzu w połowie września na pewno. Tak, głębszej wodzie. To były często przyłowy przy dorszach. Nawet niektórzy mówili, że w październiku się zdarzały. No, ale przyłowy przy dorszach się zdarzały. Bo jeśli byłaś na dorszy, to nieraz się trafiała belona już na pełnym morzu też. Aha. No mamy nawet nagranie. Chyba Roman z tobą płynęliśmy z Wiesiem. Byłeś kiedyś ze mną? Nie, z Wiesiem z tobą nie byłem. Kurczę, no mam nagranie, że w trollingu za łososiem mamy nagrane belony. Co? On woli sam z Wiesławem pływać. Ty kurna. Dobra, koniec. Nie będzie się dzielił. Dobra, i tym miłym akcentem, słuchajcie, kończymy ten długi odcinek składający się z dwóch odcinków. No i no to na koniec. Koniec tej belony w tym roku. Ale w przyszłym roku. Ale zaraz będzie okoń. Zaraz będzie okoń. Odejdzie, i na nowo ruszamy. Odejdzie belona z zatoki, to wejdzie okoń. Jak okoń. Się pojawił urban. Leszcz już jest Bolej. Straży. Nie, no słuchajcie, dobra. Belonę kończymy. Temat belonowy koniec na ten rok. Zaczynamy inne tematy. Cześć.